Celem podzielę się z Wami takim słowem, w zasadzie takim poselstwem. Rozpoczęliśmy cykl nauczeń w Kościele, kim jestem. Chciałabym troszeczkę rzucić dzisiaj światło na to, że jesteśmy światłością i solą tej ziemi. Ale zanim Wam o tym powiem, to powiem Wam coś o Marii, czyli Marii, Matce Jezusa. Ponieważ ostatnio ktoś zadał mi takie pytanie, jak wyszłaś z kultu maryjnego? No bo w sumie kiedyś byłaś katoliczką, oddałaś życie Jezusowi, ale jak tak naprawdę wyszłaś z kultu maryjnego? Ja mówię, bardzo proste, Maria mnie nie wysłuchała. Z Chrystusem mam takie doświadczenia, że wszystkie moje prośby i wszystkie moje modlitwy są respektowane, wysłuchiwane, a Maria mnie nie wysłuchała. A mianowicie, jak byłam małą dziewczynką, mieszkałam z moimi rodzicami w takiej dużej kamienicy i nie wiem, czy pamiętacie, chodziły takie obrazy. I z uwagi na to, że my mieszkaliśmy na takiej ulicy, gdzie ludzie mieli mniejsze mieszkanie, więc ten obraz przyszedł do nas do domu. I do nas przyszła Maria chyba, to chyba była Częstochowska. Ta z takimi szramami tutaj na buzie. No i te kobiety, które tam zasiadały u mnie w domu i tak dalej, powiedziały tak. Znakiem na to, że modlitwa została wysłuchana, jest to, że te rysy się przedłużą. Dobrze? Więc ja bardzo szczera w swoim podejściu. Aha, i że w ogóle trzeba przed obraz przynieść jakiś dar. Z uwagi na to, że miałam mój ulubiony bursztyn, postanowiłam, że zaniosę Marii bursztyn. I powiedziałam do niej o Mario. A w tamtym czasie ważną rzeczą było dla mnie, żeby przestał pić alkohol mój tata. Bardzo cię proszę, szczera w swoim sercu, żeby mój tata przestał pić. I wiecie, ja siedziałam kilka godzin i patrzyłam, czy te rysy się przedłużają. Rysy się nie przedłużyły. Po czym również w swojej prostocie następnego dnia zabrałam ten bursztyn z powrotem, schowałam go do kieszeni. Mój ciuch jest. Tak się zakończyła moja relacja z Marią. Maria mnie nigdy nie wysłuchała.